Starostwo powiatowe w Dębicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kiermaszu wielkanocnym połączonym z 13. powiatowym konkursem na pisankę ludową i plastykę obrzędową. Oba wydarzenia odbędą się 14 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Uczestnicy mogą startować w czterech kategoriach. Najpiękniejsze pisanki, współczesne ozdoby wielkanocne, stół wielkanocny oraz ciasto wielkanocne. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji ludowego zdobnictwa pisanek i wytwarzania przedmiotów tradycyjnej kultury plastycznej związane z okresem Wielkiej Nocy. To jest ważna sprawa, żebyśmy przypominali o tych tradycjach, bo one po pierwsze jakby formują naszą narodową tożsamość, a po drugie jednak w zalewie tej taniej chińskiej produkcji, która się z każdego, można powiedzieć, miejsca handlowego wylewa. Doceniamy to, że można wieczorami w rodzinnym gronie znajomych coś wyprodukować, co ma wartość samą w sobie artystyczną, a też i kulinarną. Kiermasz w Zespole Szkół Ekonomicznych cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Odwiedzają go całe rodziny, degustują wielkanocne przysmaki i dokonują zakupów. Równolegle rozgrywa się świąteczny konkurs. Wszyscy chętni, którzy chcą w tym roku wziąć w nim udział, muszą dostarczyć wypełnione karty zgłoszeń osobiście lub pocztą w terminie do 29 marca 2019 roku na adres Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ulicy Parkowej 28. Karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej powiatu.